Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Historia makijażu. Tym razem będzie on poświęcony kosmetykom radioaktywnym. Jeśli ta historia Was intryguje, to cofnijmy się w czasie. W roku 1898 Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie odkryli rad. Początkowo był on wykorzystywany w medycynie, ale z czasem zaczął pojawiać się również w produktach codziennego użytku, m.in. w kosmetykach. Uważano, że rad ma właściwości rewitalizujące, dlatego produkty zawierające go w składzie miały być receptą na wszelkie problemy i potrzeby skóry. Produkty te miały redukować zaczerwienienia, usuwać zmarszczki, a także zapobiegać powstawaniu nowych, miały powstrzymywać wypryski, a także sprawiać, że cera będzie rozjaśniona i promieniejąca zdrowiem. Nic więc dziwnego, że produkty te cieszyły się popularnością. Największą sławę zdobyły w Wielkiej Brytanii i Francji, ponieważ to właśnie z tych krajów wywodzili się wiodący producenci kosmetyków radioaktywnych. W 1917 roku w Londynie produkcję kosmetyków z radem rozpoczęła firma Radier. Była to firma, która w swoim asortymencie posiadała zarówno pielęgnację, jak i kosmetyki kolorowe. Jednym z ciekawszych produktów były paseczki do przyklejania na twarz, które miały stymulować skórę, a także nerwy. No i dzięki temu oczywiście pozbywać się zmarszczek. Firma potrafiła świetnie zadbać o swoją reklamę, a także o dystrybucję. Ich kosmetyki były sprzedawane w największych domach towarowych, takich jak Harrods, Boots czy Selfridges. W 1933 roku francuska firma Toradia również wypuściła swoją linię kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych zawierających tor i rad. Firma, reklamując produkty, podkreślała, że ich dobroczynne działanie dla skóry jest oczywiście potwierdzone naukowo. Dodatkowo powoływali się na niejakiego doktora Alfreda Curie. Jego nazwisko nie ma nic wspólnego z parą naukowców, jest tylko zbiegiem okoliczności, a samo jego istnienie jest dość wątpliwe. Historia kosmetyków radioaktywnych pokazuje, że przeprowadzanie testów przed wprowadzeniem na rynek, a także istnienie czegoś takiego jak przepisy regulujące składy, jest bardzo ważną kwestią. Dodatkowo wydaje mi się, że warto się pochylić nad tym, jak duże znaczenie dla konsumenta ma ta mała informacja, w której firmy powołują się na medycynę. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą podróż w czasie i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie kciuki w górę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki!